Samojed. Wady i zalety. Samojedy ze względu na swój wygląd, na to, że są uważane za naprawdę świetnego psa rodzinnego, są bardzo często brane pod uwagę, jeśli chcemy kupić psa. Kolejną rzeczą, ponieważ jest to rasa jedna z kilku ras zaprzęgowych, można powiedzieć o takim troszkę odróżniającym się wyglądem od na przykład malamutów czy haskich, to też jest jeden z powodów, dlaczego tą rasę się wybiera. Ale jakie są wady oraz zalety tej rasy? Zacznijmy od wielkości, ponieważ wielkość dla jednych może być zaletą, dla innych może być wadą. 50-60 cm wysokości, 25-30 kg wagi, czyli pies średniej wielkości, który świetnie wpasuje się, można powiedzieć, dla wielu ludzi. Przejdźmy do zalet i wad. Zaleta, czyli ilość ruchu. O ile te psy potrzebują dosyć dużo aktywności, to jednak ten ich temperament, ta chęć ruchu, potrzeba ruchu jest o wiele mniejsza niż na przykład innych takich ras zaprzęgowych jak Siberian Husky czy Alaskan Malamut. Tamte rasy potrzebują tego ruchu o wiele, wiele więcej. Natomiast samojedy, o ile tego ruchu potrzebują dużo, o tym nie możemy zapominać, to nie są lenie, one tego ruchu też potrzebują dużo, to dla niektórych może być wada, to jednak o wiele mniej niż właśnie niektóre rasy, nawet takie jak owczarek niemiecki, czy też owczarek belgijski, no ale owczarek belgijski to jest naprawdę długie, ciężkie godziny pracy, codziennie. Kolejną zaletą jest to, że uwielbia kontakt z ludźmi. Chociaż wadą tu może być to, że niekiedy są wręcz zaborcze, nachalne. One muszą być z nami. One potrzebują tego kontaktu z człowiekiem. Dla jednych będzie to wada, dla drugich będzie to zaleta. One cały dzień chciałyby z nami przebywać. To nie znaczy, że będą z nami cały czas musiały się bawić, biegać, szaleć, ale chcą być blisko z nami, chcą być obok nas, towarzyszyć nam we wszystkich aktywnościach w ciągu całego dnia. Dla wielu naprawdę będzie to przeszkadzające, będzie to bardzo duża wada, to lepiej nie wybierajmy tej rasy, ale dla innych to będzie olbrzymia zaleta, że ten pies jest cały czas z nami, tuż obok nas. Dużą zaletą tego psa jest to, w jaki sposób odnosi się do innych psów, jak przedstawia się ten stosunek tego psa do innych psów, czy też do innych kotów. Te psy są bezkonfliktowe, one nie dążą do konfrontacji, one wolą w sposób pokojowy, na spokojnie współegzystować z innymi zwierzętami. Tutaj nie ma najmniejszych problemów. Ten pies nie lubi po prostu wchodzić w zwarcie, czy też w kontakt z innymi psami. Nie ma agresji, jest takim niekonfliktowym, fajnym psem. Kolejną rzeczą dla wielu wadą jest to, że ten pies nie nadaje się na psa stróżującego, obronnego. On zbyt lubi ludzi, on jest zbyt przyjacielski, za bardzo lubi ten kontakt z człowiekiem. Te nawet obce osoby nie będą traktowane jako przeciwnik, czy też jako zagrożenie, chociaż to jest źle powiedziane. Te psy nie będą miały do niego odpowiedniego dystansu, żeby dobrze stróżować. Kolejną wadą jest to, że bywają hałaśliwe. Do tego mają bardzo specyficzne szczekanie. Te odgłosy, jakie wydają samojedy, są dosyć specyficzne i troszkę inne niż to szczekanie innych psów. Znajdźmy na przykład na YouTubie, jak te psy szczekają, chociaż najlepiej to usłyszeć na żywo. Niektórym może to przeszkadzać. Innym się natomiast podoba, ale jednak należy wspomnieć, że te psy bywają hałaśliwe. Duża zaleta, lubią kontakt z dziećmi, są cierpliwe, dobrze znoszą ten kontakt z dziećmi. Oczywiście, kiedy te dzieci będą wiedziały, jak się zachować z psem, będą wiedziały, że to jest żywe zwierzę, na co im wolno, a tak to te samojedy świetnie znajdą się właśnie, jeśli chodzi o kontakty z dziećmi. Świetny pies rodzinny. To jest naprawdę bardzo duża zaleta tego psa, jak on odnajduje się w życiu, w współżyciu z rodziną.
To jest naprawdę bardzo duża zaleta, ponieważ naprawdę w porównaniu z wieloma rasami, które są uważane za świetne psy rodzinne, samojedy, można powiedzieć, mają więcej zalet, lepiej sprawdzają się w tej materii niż właśnie takie rasy. Dużą zaletą jest też to, że to wychowanie i prowadzenie tego psa jest stosunkowo proste. Tutaj nie musimy w jakimś bardzo dużym stopniu wychowywać tego psa, nie musimy jakoś poświęcać bardzo dużo wiedzy i czasu na wychowanie tego psa. Oczywiście konsekwencja, cierpliwość i delikatność w wychowaniu i wychowamy w łatwy sposób tego psa. Nawet jeśli popełnimy jakiś błąd, to ta rasa nie jest jakąś rasą, gdzie ten błąd będzie sprawiał nam przez lata problemy. To wszystko da się w łatwy sposób naprostować. Dużą zaletą jest też to, że ten pies świetnie nadaje się na przykład na pierwszego psa, ponieważ to wychowanie, prowadzenie nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Jeśli się tylko troszkę przyłożymy, wychowamy fajnego samojeda. Tylko musimy pamiętać, żeby ten pies nie wszedł nam na głowę, nie chciał nas wykorzystywać, ponieważ są to inteligentne i fajne psy, ale też potrafią nas fajnie wykorzystywać. Szkolenie. Dużą zaletą jest to, że te psy lubią się uczyć, lubią, można powiedzieć, współpracować z człowiekiem, szybko łapią nowych rzeczy, tylko nie znoszą monotonii. Dla niektórych będzie to wada, ponieważ lubią takie szkolenia monotonne, długotrwałe. A tu ten pies nie może mieć nudy, monotonii, musimy go troszkę zmotywować, chociaż ta motywacja nie jest aż tak bardzo potrzebna. Ten pies raczej wykonuje nasze polecenia, tylko żeby nie robić tego w sposób mechaniczny, długotrwały, po prostu ten pies się znudzi. Dużą zaletą jest też to, że jest odporny na niskie temperatury i dobrze znosi wysokie temperatury. Tylko pamiętajmy, upał, mocne słońce jest dużym zagrożeniem dla każdego psa i to jest coś, o czym musimy zawsze pamiętać. Wadą można zaliczyć, chociaż nie taką dużą, jest to, że dosyć mocno linieją, ale ta pielęgnacja nie jest jakoś bardzo skomplikowana, chociaż musi być systematyczna i regularna, no to jest to samo. Żeby ten pies dosyć, żeby był zdrowy, to w odpowiedni sposób wyglądał. Dużą wadą jest to, że te psy lubią wcinać, lubią jeść i niestety można szybko przytyć. Ta otyłość stanowi w ich przypadku dosyć duży problem, ale można powiedzieć, że to już jest po naszej stronie, ponieważ no to my im dajemy jedzenie, to my im zapewniamy aktywność fizyczną i jeśli niestety nie zapewnimy tego w odpowiedniej ilości, no to mogą pojawić się problemy, takie jak właśnie otyłość. A doskonale zdajemy sobie sprawę, że otyłość to bardzo, bardzo duże zagrożenie. Dla ludzi też, którzy wiedzą, że chociaż to jest pies długowieczny, 12-15 lat, no może nie aż tak, ale jeśli chodzi o takie średnie, duże rasy, to jak najbardziej, że potrzebna jest odpowiednia opieka weterynaryjna. Ale to jest oczywistość. Musimy pamiętać, że jednak to jest rasa zdrowa. To jest jedna z zalet tej rasy, że te choroby, zagrożenia nie są tak powszechne, nie ma ich tak dużo, nie są tak często spotykane jak w przypadku naprawdę całej masy innych ras. Musimy tylko pamiętać o problemach z oczami, o dysplazji stawów, o alergiach, o głuchocie i nie będziemy mieć większych problemów z tymi psami. Czyli można powiedzieć, że tych zalet jest o wiele, wiele więcej niż wad. A te wady, jakie występują, w większości mogą być niejako zminimalizowane, czy też wyeliminowane całkowicie poprzez to albo odpowiednią stresurę, albo poprzez odpowiednie karmienie. Chociaż są też takie, których, takich jak na przykład ta chęć bycia blisko nas, towarzyszenia nam we wszystkim. Dla jednych to będzie zaleta, dla innych będzie wada. I to wada, która powinna nam powiedzieć, że nie kupujmy tego psa.
tak samo jak z tą aktywnością. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej porcji ruchu, towarzystwa nas, ilości szkolenia, pielęgnacji, to musimy z tej rasy zrezygnować. To jest oczywiste, że ta rasa nie będzie dla nas. A te wszystkie zalety w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie spełnić tych warunków, to niestety nie mogą przeważyć. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.